W maju starosta raciborski i burmistrz Kuźni Raciborskiej podpisali akt notarialny, na mocy którego była szkoła przy ulicy Arkiboszka przeszła na własność Skarbu Państwa. 2 września działania zmierzające do przekazania budynku na cele obronności i bezpieczeństwa państwa miały ciąg dalszy, dzięki czemu już niebawem była szkoła zostanie zaadaptowana na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. W poniedziałek, 2 września, w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej uroczyście przekazano budynek byłej szkoły przedstawicielom Wojska Polskiego. To jest ten moment, w którym my, tak żeby wszyscy zrozumieli, przepisujemy już liczniki naszej szkoły wodne, elektryczne, przekazujemy oczywiście wszystkie klucze i to jest ten moment, w którym wojsko fizycznie bierze obiekt w posiadanie. Działania te kończą kilkunastomiesięczne starania o ponowny powrót po 29 latach nieobecności jednostki wojskowej do Kuźni Raciborskiej. Następnym krokiem ze strony wojska będzie przystosowanie budynku do potrzeb żołnierzy, a następnie formowanie batalionu 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Budynek będzie przeznaczony do remontu lub prowadzenia inwestycji zgodnie z potrzebami użytkownika. On będzie przedstawiał potrzeby swoje odnośnie realizacji zadań służbowych, a my po prostu będziemy musieli zrealizować jego potrzeby w takim stopniu, jaki on będzie po prostu określi. Wojska Obrony Terytorialnej są jedną z 5 rodzajów sił zbrojnych Rzeczpospolitej i jak powszechnie wiadomo, dysponowane są do realizacji działań z zakresu zarządzania kryzysowego. Dlatego ich obecność na terenie naszego powiatu jest niezwykle ważna. Mam nadzieję, że przede wszystkim poprawi jakość bezpieczeństwa, ale również w sytuacjach kryzysowych będziemy mogli czerpać z wiedzy, z doświadczenia tej oto jednostki, która będzie stacjonowała tutaj na terenie gminy Kuźni Raciborska, a same stacjonowanie tych oto wojsk będzie miało wymierne korzyści zarówno dla mieszkańców Kuźni Raciborskiej, jak i dla całego powiatu. Przekazanie budynku i zaproszenie terytorialsów do Kuźni będzie miało także gospodarcze korzyści dla gminy i jej mieszkańców. Z dniem dzisiejszym zaczynają płynąć podatki do gminy Kuźnia Raciborska w związku z przejęciem tej nieruchomości. Ten nasz zwykły podatek, zwykły od nieruchomości. Też to jest impuls taki za chwilę dla naszej całej gospodarki, ponieważ ten budynek jest planowany do dużego remontu, do przystosowania na cele właśnie wojskowe, czyli tutaj firmy budowlane powinny się zainteresować jakimś udziałem w tym dostosowaniu obiektów do tych potrzeb, więc na te ZUS-y pewnie w zimie będzie można zarobić. Po drugie, wojsko, które trafi do Kuźni Raciborskiej, będzie robiło zakupy w naszych sklepach. No i też mam trochę nadzieję na nowych mieszkańców. Z przymrużeniem oka burmistrz Kuźni Raciborskiej ostrzega także młodych mieszkańców gminy o zbliżającej się do miasta konkurencji. Oczywiście chłopaki z Kuźni Raciborskiej będą mieli tutaj konkurencję i to dużą w tych mundurach, więc trzeba będzie jakoś sprostać tej konkurencji i się bardziej ogolić, ale to będzie chyba dobrze. W tych szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej są również dziewczęta. A już zupełnie poważnie, na razie nie wiadomo, kiedy żołnierze przybędą do nowej siedziby. Na podstawie formowania się batalionów w innych miastach szacować można, że nastąpi to najwcześniej za rok. Zobaczymy, ale Kuźnia Raciborska mentalnie jest gotowa i z wielką radością będzie na ten moment oczekiwała. Wydarzenia związane z przekazaniem budynku miały także swój ciąg dalszy podczas sesji Rady Miasta. Wówczas burmistrz Kuźni przekazał symboliczny klucz do miasta na ręce dowódcy gliwickiego garnizonu 4. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, pułkownika Maksymiliana Kajdana.